zaczęło się to 55-56 lat temu, to jest trochę kawał drogi. Przypadek, no pracowałem, znaczy chodziłem do szkoły razem z Jurkiem Kowalskim, świętej pamięci, nie żyje. I tak myśmy się zgadali, no to idziemy się zapisać do klubu. Był to rok 61. No i poszliśmy, Jurek właśnie poszedł w jednym dniu, ja potem w drugi dzień zapisaliśmy do klubu. Klub był tutaj na Bolesława Chrobrego na Rożniku. No i wtedy powiedzieli nam, że będzie Heniu Życo prowadził treningi. Ponieważ Heniu Życo był wtedy w Anglii na rocznym stażu, że tak powiem. Tak jak to nasi chłopaki wyjeżdżali na rok. On wrócił z Anglii i po prostu poprowadził ten trening, szkółkę. Z tym, że co zrobił Keniu? Kiedyś prowadził Lejniczak, no ale to szkółka to musiała mieć prawo jazdy, musiała mieć 18 lat. Takie były przepisy. No Keniu to po prostu zmienił. I tak myśmy przy 17 lat już dawali licencję, także przyspieszył gdzieś co najmniej rok czasu. No i tak to się zaczęło. Wtedy odszedł z klubu dwóch zawodników. Po zdaniu licencji odeszli z klubu Tanaś, Kolber bodajże, do Rzeszowa i myśmy wskoczyli w to miejsce. A w trakcie szkółki jeszcze dokoptował do nas Zbigniew Jonder. Pół roku później. No i on z kolei później też zasilił drużynę, ponieważ właśnie tak jak mówię, ta dwójka odeszła do Rzeszowa, do Tarnowa. No i myśmy wskoczyli do składu. No i tak się zaczęła cała kariera od 61 roku. No startowałem w sumie 18, prawie 19 lat. No różnie to było, kontuzje, nie kontuzje. Fakt, że nie było w Lesznie, jako Unia Leszno, nie było za ciekawie, jeśli chodzi o finanse. Także myśmy chyba właśnie z tą trójką zawodników, ja, Jurek czy Zbigniu, trafili właśnie na okres chyba najgorszy w klubie. Także no jak zaczynaliśmy treningi, to mieliśmy jeden motocykl. I teraz nie daj Boże, który się wywrócił, jak pogiął, no to tylko było czyszczenie i do domu, no bo już nie było na czym jechać. To nie było tak, że ktoś, tak jak teraz mają po trzy motocykle. Nie było tak, także zupełnie inna sytuacja. No ale to myśmy jakoś sobie z tym dali radę, uporali, jeden drugiego pomagał, po prostu była no, współpraca, niesamowita współpraca. No, z tym, że później, no, z biegiem czasu, to zaczęła się już poprawiać sytuacja. Już potem przy uzyskaniu licencji, to już każdy dostawał motocykl. Oczywiście nie nowy, tylko po zawodniku jakimś starszym. No i wtedy ten motocykl to się chuchało, dmuchało, pilnowało, żeby tylko wszystko było dobrze, żeby unikać defektów i tak dalej. Fakt, że no było ciężko. Wtedy był jeden mechanik w klubie. To co powiedziałem, że nie, teraz ma każdy zawodnik jednego mechanika. Kiedyś był jeden mechanik na wszystkich, na całą drużynę. No to było ciężko, no z tym, że myśmy mieli mały plus z Jurkiem, ponieważ akurat chodziliśmy do szkoły zawodowej jako na kierunek mechanika samochodowego. Mieliśmy praktykę w warsztatach samochodowych, także było nam łatwiej, to nie było jak inny zawód nie w tej dziedzinie, nie? Także tutaj mieliśmy dużo łatwiejsze, także dlatego myśmy już sprzęt przygotowywali sobie sami i tak dalej. No ja załóżmy gdzieś po 4 latach startów, to już kompletnie silniki, wszystko przygotowałem sobie sam, bo
w kąciku, bo mechanik, jak czekam na mechanika, no to kiedy na mnie przyjdzie czas, prawda, kolejka. No, że ja w tym okresie jakoś, no raz, że się uczyłem w tym kierunku, a po drugie, no mnie to wciągało i lubiłem przy silnikach do samego końca pracować i interesowało mnie to. Także było troszeczkę to łatwiej przygotować ten sprzęt i tak dalej. No cóż, no fakt, że problem, no zrobić silnik, to jeszcze trzeba mieć do tego części, także w późniejszym okresie, jak już była kadra czy coś, no to było, dochodziło do takiej sytuacji, że myśmy gdzieś na wyjazdach w Niemczech, czy przypuśćmy w Austrii, to za dietę to myśmy dokładali, kupowali jakieś tam tarczki czy świece, bo tu w Polsce w klubie nie było po prostu, albo trudno, w ogóle trudno dostępne były w Polsce, ale w klubie nie było prawie, że wcale, nie? I także w niektórych sytuacjach to dokładał człowiek z diety, kupił, żeby zadowolenie było i tak dalej. Także to są w pewnym sensie miłe wspomnienia, ale trudny okres myśmy wtedy przechodzili. No ale z tego właściwie jesteśmy zadowoleni i to mile wspominamy. Niektóre sytuacje to tak niechętnie nawet, bo mówię to, co powiedziałem. Niektórzy myślą, że aż niektóre rzeczy nieprawdziwe, no ale tak było. Kiedyś no, jeden motocykl jechało się na koniec Polski, na eliminację czy coś, bo liga, to myśmy razem jeździli. Z początku jeszcze pociągami, później już samochodami, dwa samochody były w klubie Warszawy, przyczepki. A później już przyszedł prezes Gryz, to już było zupełnie, było coś innego, na plus. Załatwili autobus, przedzielili na pół autobus, z tyłu był motocykle, z przodu cała drużyna siedziała z przodu. No to już były w porównaniu do tych pierwszych komfortowe warunki. No a przede wszystkim wszyscy razem, rodzinnie, tak, to był duży plus. No i tak to się odbywało w tym czasie. Ale jak indywidualne mecze, no to każdy jechał. Dostałem, kierownik przyszedł, mówi, dostałeś zaproszenie na Złoty Kask, czy tam na eliminację Mistrzostw Polski. No to nie klub, ja musiałem. Ja sam latałem gdzieś załatwić kolegę, czy kogoś, samochodem, czy coś, bo nie miałem. To większość przecież. No i wtedy się jechało, bez mechanika, bez nikogo. Sam jechałem, tam nie miał nawet mi kto nalać paliwa, czy oponę zmienić. To mówię, no ja tego mówię, niechętnie to powtarzam, bo to jest śmieszne w tej chwili, to co jest, teraz jest, no ale czasu się nie odwróci, prawda. I także takie były czasy, no ale jakoś potem stopniowo i już potem w klubie dawali pomagiera, że tak powiem. Na wyjazd indywidualny, a na ligę to tylko jechał mechanik, który był na etacie i 8 zawodników, kierownik drużyny. Także w tych dwóch samochodach, co wspomniałem, to było 10 osób i tak się jechało na zawody. Licencje, tak jak powiedziałem, myśmy tutaj w Lesznie zdawałem. Henio Żyto prowadził szkółkę, z tym, że kiedyś nie wyjeżdżało się gdzieś na, gdzie było zbiórka i tam było wszystko przygotowane, że iluś zawodników zdawał licencję. Kiedyś było tak i prawdopodobnie wrócą do tego, bo to koszty wszystko, że w danym miejscu się zdaje licencję. I wtedy sędzia z asystentem, po prostu oni przyjmowali przed meczem, adep jeździł na tym i wtedy czas mierzyli i sprawdzali wszystko na podstawie protokołu, przesyłali do Warszawy, no i po jakimś czasie się dostawał licencję do rączki, do klubu. Także były inne zasady po prostu zdobywania licencji. No, ale przede wszystkim sprawy fizyczne, przygotowanie fizyczne i tak dalej, no to każdy prawie, że indywidualnie się przygotowywał. No i
No, a później praktyka to już na motocyklu przed meczem. No, po zdaniu licencji, no to mówię, to już oczko w głowie, wszystko człowiek musiał załatwiać, kombinować. Opony to myśmy czasem kupowali za swoje, żeby mieć dobrą oponę na Mistrzostwa Polskie Młodzieżowe. No, mi się akurat udało 3 razy zdobyć mistrzostwa, 2 razy Mistrzostwa Polskie, raz byłem drugi. No i w 76 Mistrzostwo Polski Seniorów w Gorzowie. Także to wszystko, ten ciąg sprzętowy, że tak powiem, problemy sprzętowe w klubie, no mieliśmy dość trudne były. No ale mimo wszystko jeden drugiemu pomagał, jakoś to wszystko musiało zagrać, czy w takim, czy takim procencie, ale nie było łatwo. W porównaniu do czasów teraźniejszych, to już nie można porównać w ogóle tego, nie? No ale my się teraz nie będziemy się wracać, no tylko chwała Bogu, że coś tak się zmieniło na plus. No a mówię, ja bym może teraz chciał 20 lat wcześniej, później się urodzić, no to już by było też inaczej. Nie, żartuję oczywiście. Z młodzieżówką, no, no bo trudno było, no bo pierwszy, no ciekawostka, bo pierwszy mecz, że tak powiem, pierwsze zawody Młodzieżowe Mistrzostwa Polski mieliśmy w Bydgoszczy. No i tam pojechaliśmy z Zbigniem Jonderem. A ja, szczerze mówiąc, jeszcze wtedy nie bardzo byłem gotowy. No ale przyszło zaproszenie, no znaczy się wystawili mnie, musiałem jechać, ponieważ 2 dni wcześniej zdjąłem gips, miałem tam coś z nadgarstkiem, ale mimo wszystko pojechaliśmy razem. No i niestety ta biedna Unia, że tak powiem, przylała tam wszystkim. Nie, Zbigniew wygrał, ja byłem drugi. No i przyjechaliśmy do Leszna, to niektórzy nie wierzyli, no ale udało się. I z kolei następny rok Zbigniew już nie był młodzieżowcem. Przede wszystkim głównym faworytem w Lublinie, no to był Jasiu Ząbik, tam nawet wygrywał. Ja dopiero w ostatnim biegu rozstrzygnąłem na moją korzyść bieg, bo Jasiu prowadził cały czas. Wtedy Jasiu był, dobrze jeździł. Sprzętowo był przygotowany w ogóle. No ale w ostatnim biegu wygrałem z Jasiem, pamiętam to dokładnie, na ostatnim łuku. Po zewnętrznie objechałem go, on był zdziwiony, no ale na metę wpadłem pół motoru przed nim, no trudno. Ja w ogóle Jasiu musiał się zadowolić drugim miejscem. Nie? To nieraz wspominał po paru latach, że jak to się stało, to on dokładnie nie wie, no. Ale to bywało różne. No więc właśnie to była niespodzianka częściowo, bo no wtedy miałem dość dobre wyniki w tym roku. No i przypadek, że ja byłem chyba w rezerwie i ktoś wyskoczył, nie pamiętam czy skoczył, ktoś wyskoczył. No i mnie dokoptowali w rezerwę na Olching, to szczerze mówiąc chyba 3 dni przed wyjazdem do Niemiec. No pojechaliśmy do Olching, tam Anglicy, Szwedzi, Rosjanie i my. Także był ciężki mecz, trudny. Nawet byliśmy cały czas na drugim miejscu. No i pech chciał, złośliwy, Paweł Waloszek, ostatnie okrążenie i miał defekt. Coś tam z iskrownikiem mu się stało defekt i go wyprzedzili. Także myśmy wtedy spadli na drugie miejsce, brązowy medal byliśmy. No ale w tych wszystkich perypetiach, co w ogóle przechodziliśmy, no to jeszcze wszyscy się cieszyli, że tak się skończyło, że nie na ostatnim miejscu. Rosjanie wtedy byli bardzo silni, pamiętam. Także też braliśmy się tych Rosjan. No w Lesznie jechaliśmy przykładowo Barasz z Bydgoszczą.
chodzi o baraż. No i byliśmy pewni, właściwie zarząd wszyscy i kibice byliśmy pewni, że ten baraż zwyciężymy. No i się okazało, że nie udało się, a z kolei było wszystko przygotowana, feta przygotowana, konie stały z tymi bryczkami, takie wszystko tam. No i się okazało, że niestety zabrakło punktów i nie udało się. Także tak wtedy byśmy przeszli każdy zawód, że tak powiem. No ale drugi baraż był troszeczkę inny, bo jak z Częstochową tu jeździliśmy, z kolei pojechaliśmy do Częstochowy na rewanż. No i się okazało, że mamy już w kieszeni. Pamiętam to, że ostatni bieg praktycznie zdecydował. Przypadek. Jechałem z Walińskim, bo z nim jeździłem w parze, to mój parowy. Przyznam, wtedy ja miałem motocykl pożyczony z Gniezna od kolegi Polesia, Leszczyniaka, mechanika. No to nie chwalę się, ale wtedy tam jeździłem jak chciałem. I co się okazało? Kierownik mówi, teraz musicie przyjechać na 4-2, żeby żeby starczyło na tym barażu. Jechałem z Walińskim, jechał Rurasz, jeszcze ktoś. Jeszczębski może, niż nie pamiętam. Wiem na pewno Rurasz. Start, pojechałem do przodu, patrzę, Waliński idzie za mną. No to dobra, jedziemy na 5-1. Jedno kółko, drugie kółko, wszystko gra. A 4-2 mogliśmy nawet przegrać 4-2. No i się okazało, że ostatnie wyjście z łuku, widzę, że Rurasz atakuje strasznie Walińskiego. A naprawdę, ja miałem taką rezerwę w tym motocyklu, w tym gazie, że widzę, co się dzieje, skojarzyłem, mówię, uciekam, bo Waliński się może obroni, a nawet jak się nie obroni, to nam wystarczy te 4-2. Ale jak mnie jeszcze przeskoczy, no to jest pewien problem. To mnie chyba powieszył, za przeproszeniem. No i także ja w tym momencie odjechałem. No a Waliński tam się bronił i tam doszło do jakiejś tam małej przetarczki i się okazało, że ja wygrałem bieg, wszystko ok, hura, bura. A sędzia wykluczył Walińskiego, a Rurażowi przyznał punkty. No, że niby Waliński winowajcą był upadku Rurasza, a Rurasz mu praktycznie wjechał w tylne koło, nie? To ja tylko to znowu z kolei wiem z opowiadania, bo no, nie widziałem tego dokładnie, nie? Tylko że czułem, że coś się dzieje, więc mówię, trzeba uciekać, nie? No i sędzia po prostu wykluczył Walińskiego, się okazało, że remis. No jak remis, no to trzeci mecz. Żeby rozstrzygnąć o barażu. No a jeszcze dodatkowo taką. Ja skończyłem, objechałem w koło, chcę wjeżdżać do parkingu, a tam jest parking na środku prostej i chcę wjeżdżać w bramę, a z trybun wszędzie kamienie, jak zaczęli rzucać kamieniami kibice. Ja uciekłem na płytę. Waliński podszedł tak samo, nie? No i co teraz? Jak wejść tam do parkingu? Tak kamieniami rzucali, że niektórzy się bali, że jakaś iskra, metanol czy coś rozlany, że niebezpiecznie zaczęło robić, nie? Takie chuligaństwo było tam już strasznie. No ale jakoś po chwili się uspokoiło i weszliśmy do parkingu. No ale się okazuje, że trzeci mecz będzie. A jeszcze tak było wtedy, że to był rano o 11 mecz, a po południu miałem w Rybniku złoty kask. I co teraz? A z Częstochowy do Rybnika, no to tam jest niecałe 180 km. I teraz ja z Kaziem Będki miałem jechać tam. No to włożyliśmy motocykle na przyczepkę, Kaziu był Oplem, w koło pełno policji,
obstawili nas i tak nas wyprowadzili za Częstochowę, bo nie mogliśmy wyjechać, tak kamieniami co tylko rzucali, tak tam rewolce zrobili. Wyjechaliśmy za Częstochowę kawałek, no tam rzeczka była, tam umyliśmy się troszkę, dopiero skóry zdjęli w samochód i jechaliśmy do Rybnika. Przyjechaliśmy do Rybnika, to godzinę przed zawodami zdążyliśmy na Złoty Kas bodajże. Także, a tam już niektórzy już wiedzieli, że coś tam w Częstochowie było nie tak, no takie tam przypadki, no. Ciekawostki takie. No i ten nieszczęsny trzeci mecz do Opola. I ten trzeci mecz po prostu zorganizowali, najpierw wszyscy, bo nasi prezesi byli i tak dalej, no będzie w Warszawie zebranie i wtedy zadecydują, gdzie będzie trzeci mecz barażowy. Jak się okazało, myśmy zajechali do Rybnika. Pozostali nie mogli wyjechać Częstochowy, bo przy autobusie poprzecinali opony. Tam samochód został, dwa dni stał. Dopiero na drugi dzień z Leszna pojechali, żeby wrócił do Leszna. No i tam się dowiedzieli, że mecz jest za tydzień w Opolu. Już zadecydowali w Częstochowie. Ten termin wyznaczyli. No każdy był zdziwiony, nie, że co się dzieje. Nie? No, tu prezes mówi, no pojedziemy do Warszawy i tam będziemy dopiero decyzja będzie, gdzie będzie zawod. Na to oni decydowali już po meczu w Częstochowie, że następny mecz w Opolu. No także no, przygotowaliśmy się na Opole. Właściwie tam chłopakom tyle, co wiem, to tor pasował o Polski w tym czasie. No ja z kolei ponownie jeszcze zatrzymałem ten motocykl, który miałem pożyczony, ale poratował nas Wrocław, bo Benio Jondel chyba też mu pożyczyli motocykl z Wrocławia, jeszcze ktoś, ale nie pamiętam. Także dwa motocykle myśmy jeszcze pożyczone mieli z Wrocławia na ten baraż. No i pojechaliśmy do tego Opola. I tam wygraliśmy ten baraż, tylko przypadek był taki, że jeździłem z Wojtkiem Kaczmarkiem w parze. No i ten start w pierwszym biegu i ten Wojtuś jakoś tam coś myśmy się nie zrozumieli. Zaczepiliśmy się, no i upadek. No to taki trochę psychicznie pierwszy bieg i upadek. No ale Beniu tam dość dobrze wtedy jeździł i się okazało, że po te wszystkie biegi z Wojtkiem byśmy wygrali 5-1 i wygraliśmy mecz. Także z uciechą wracaliśmy do domu. Proszę? Atmosfera na stadionie? No więc atmosfera na stadionie była ciekawa, bo masę kibiców było Częstochowy, ale było tyle wojska i policji poustawianych na wszędzie, także było spokojnie. Nie było problemów żadnych. Tyle co wiem, to wtedy był przebudowany tor na czerwony, krótki. Tak, podnadożynki chyba przebudowali, zmniejszyli geometrię. No szczerze mówiąc, mieliśmy troszkę problemy na tym torze, bo kiedyś był inna geometria, dłuższy, czarny. Potem zrobili krótki, geometria inna, czerwony. A z kolei to się wiązało też z przygotowaniem sprzętu i tak dalej, także mieliśmy troszeczkę problemów, ponieważ jeszcze dochodziły sprawy techniczne, jak opony. Wtedy było wolno jeździć na Barumach i na Dunlopach. I pamiętam, z kim to był, z Rybnikiem czy z kimś? Chyba z Rybnikiem. No i nie mieliśmy Dunlopek i Rybnik przyjechał. Jeszcze były takie niepotrzebne niesnacki, bo Rybnik przyjechał na Dunlopach, a my na Barumach. Jeszcze trener zrobił tor bardzo twardy, pogorzelski. No to już w ogóle nie było pomyślane, bo jeśli chodzi o Dunlopa na twardym torze, pójście sprzęt go było 2 metry z przodu, a my na Barumkach zupełnie Michelina, zwykła opona, no coś takiego, coś porównać przy samochodzie, nie? No i także my na tych Barunkach praktycznie to
wszystkie starty przegrywali. Tam myśmy chyba przegrali jednym punktem czy dwoma ten mecz. Nie pamiętam. No ale potem były tam różne niepotrzebne takie, że to, bo może ten lepiej pojechał, ten lepiej, ten zawalił, no ale kto chciał przegrać mecz u siebie, zwłaszcza nie, myśmy nie przyzwyczaili kibiców, żeby u siebie przegrywać, mimo w tych trudnych czasach, żeby przegrywać mecze u siebie, nie no. Także to było no, niezłośliwie, no po prostu niedopatrzenie, że tak powiem. No i tak były wnioski wyciągnięte, już na przyszłość już uważali. No a z kolei ktoś powie, no to mogliśmy też dunopy założyć, prawda? Jak był tak ważny mecz. A skąd nie wziąć, jak nie ma pieniążków, nie? A dunlopa była chyba trzykrotnie droższa od Warumy. No ale na taki mecz to trudno. Wtedy już każdy by jakoś musiał tam... To co powiedziałem na wstępie, to myśmy jak coś ważnego, to nawet ze swoich myśmy dokładali, żeby dobrze wypaść. No ale to już było za późno po fakcie, także opony dunlopy to niektórzy przywozili po dwie, trzy z Anglii czy ze Szwecji, bo w Polsce trudno było dostać, nie? Te opony, a były niesamowicie lepsze, dużo lepsze od barumek, nie? W tej chwili się jeździ na jednych barunkach i nie ma tych problemów. Są dwa rodzaje i także mała różnica. To jest bardzo dobrze, że tak zrobili, bo nie ma tej różnicy. Teraz czy Anglicy, czy Szwedzi, wszystko na barunkach jeżdżą, nie? No jest to troszeczkę, jak dla niektórych to jest śmieszne, no ale tak było. I tak powiedziałem następnie, na indywidualne mecze to każdy musiał załatwiać sobie transport, wszystko indywidualnie. To klub tam praktycznie w to nie było pomocy, że tak powiem. No taka prawda, jeśli chodzi o klub. No to jak na Złoty Kask, a wtedy były tak zwane czwartkowe kaski. Każdy klub, ile było drużyn, czy 8, czy 10, to w każdy czwartek każdy klub organizował Złoty Kask. Tak zgodnie z regulaminem. No wtedy było stała ekipa na Złoty Kask, kadra. No to wtedy ja wiedziałem, w tym miesiącu tu miałem kalendarz i gdzie Złote Kaski. No to już wtedy się przygotowywało. No to pierwszy rok, na to sam jeździłem. Tak jak powiedziałem na wstępie, nie było żadnego pomagiera, nikogo. Bo prezes mówi, a skąd weźmiemy pieniądze na delegację dodatkową, nie? No więc z początku jeździłem pociągami. Motocykl do bagażowego i tak się jechało, czy do Gdańska, czy do Rzeszowa, czy do Tarnowa. A w drugim roku troszeczkę zmieniłem pomysł i także próbowałem załatwiać z kolegami, kto tam miał samochód. Mój kierownik w pracy akurat miał Skodę, osobówkę, no to wystawialiśmy boczne siedzenie od pasażera z boku, tam wkładaliśmy motocykl. Ja siedziałem z tyłu za kierowcą i tak jechaliśmy na Złoty Kask. No bo jak to było łatwiej, przyjemniej, jak jechać pociągiem, przesiadki i tak dalej, targać motocykl po peronach, to było naprawdę uciążliwe. Jeszcze torbę ze skórami i tak dalej. Także później na drugi rok to już było łatwiej dużo. No i tak, przepraszam. Także w tym układzie, jak jeździłem później z panem Józiem, musiałem, on był moim kierownikiem jakiś czas później, znaczy nie moim, no w drużynie. No i różnie to, później już miałem swój samochód, to jeździłem swoim samochodem. Poza tym, cóż, no, indywidualne mecze były troszeczkę... Kwestia organizacji, zorganizować się, nie? No ale jak jechałem swoim samochodem, no to już po prostu miałem jakiegoś chłopaka, co mi pomógł zatankować, czy pomógł zapychać, oponę zmienić. No ale jak w porównaniu pierwszy rok, jak jeździłem sam pociągiem, no to nikogo nie było. W parkingu siedziałem, ubrałem się,
motocykl, motocykl, to mnie koledzy zapychali. A jakby się, co, nie daj Boże, coś stało, no to cały majdan, że tak powiem, został na tym miejscu w parkingu, no bo kto miał mnie tam zwinąć i tego. Także mówię, przepraszam, no nie chcę o tym opowiadać za dużo, bo śmiesznie to wygląda. I, ale takie były czasy i mówię, powtarzam, to dobrze, że już się to zmieniło na plus wszystko i oby tak dalej. Technicznie wszystko inaczej, chłopaki teraz sprzętowo, dostęp do sprzętu i wszystko, teraz zadzwoni, to mu przyślą, co potrzebuje. Kiedyś to trzeba było przy wyjeździe za granicę z diety albo kogoś prosić, żeby przywiózł. To jest to śmieszne, no przepraszam, ale tak było. No przy same przygotowania, no po prostu motocykl rozebrałem, silnik rozebrałem. Wszystko sprawdzałem, czy tam coś nie pęknięte, czy coś, no i poskładałem wszystko, jeden motocykl miałem i w samochód pojechaliśmy na mecz. No jak się okazało, w pierwszym czy w drugim biegu zaraz było bam na wejściu Wóch, nie wiem z kim to nawet, czy nie z Wojtkiem Kaczmarkiem. Pogiąłem tam trochę błotniki, pozbierałem się, zdążyłem na start ponowny, po powtórzony bieg, no i tak jakoś poszło. No z tym, że trochę szczęścia miałem, ponieważ był bieg Jancarz z Plechem chyba, ja jechałem, no i oni mu odjechali ze startu, no ale Jancarz miał defekt, ja ten bieg wygrałem. No to wszyscy mówili, no bo wygrał, no, ale mój Boże, no to przecież ja mu defektu nie zrobiłem, nie? Ale jeszcze jest taka zasada, gdyby nawet Edziu, no Edziu wtedy naprawdę był w formie, gdyby Edziu nie miał tego defektu, to poprzedni bieg, nie wiem, nie pamiętam z kimś, także mogło dojść do biegu barażowego. Także by się rozstrzygnęło, no czy albo ja bym wygrał, albo on by wygrał, no. I tak to się stało. No, niektórzy mówią, bo ten miał defekt. No mój Boże, rok później Glik w Bydgoszczy wygrywa wszystkie biegi o pół prostej. Ostatni bieg do mety, pach, silnik się rozleciał i Zenek Plek wygrał. No tak, trochę trzeba mieć szczęścia w tym. Tym bardziej, że Glik jeździł na Jawie, a Zenek już jeździł na Oslejce. To już był dużo lepszy sprzęt, nie? No ale mówię, to wszystko trzeba mieć trochę szczęścia. Pewnie, że samo się nie pojedzie, ale w tym wszystkim no, sprzęt, umiejętności i szczęście. I co pan tam czuł na tym podium? No co czułem? No właściwie ochłonąłem dopiero, szczerze mówiąc, na drugi dzień w Lesznie, bo że nie mogłem się tu jakoś pogodzić z tym, no pogodzić. No cieszyłem się oczywiście, no ale bo tym bardziej, że wtedy Gorzów, Zenek, Edek, Nowak, tam wtedy mieli naprawdę, Gwiazdorów była silna drużyna. No i w tej jaskini Lwa, jak to pisali, się udało to, no więc dlatego tym bardziej się cieszyłem z tego. A w klubie jak zareagowali na to? Proszę? W klubie jak zareagowali? No w klubie. No też się cieszyli, tylko w klubie powiedziałbym indywidualnie to tak na 80% się cieszyli, bo jakby to była drużynówka, no to by wtedy była hura bura, nie? A tak to, o, no, pojechał, wygrał, nie? Także przynajmniej ja to tak odczuwałem. Byli tacy, co jej pogratulowali, wszystko cieszyli się, no ale nie chcę mówić, byli tacy nawet, że nie pogratulowali. Nie, no, życie takie i trudno. Powiem tak, to co ja pamiętam, w końcu pół wieku, to tak trudno to wszystko w szczegółach teraz pamiętać, ale strasznie dużo się zmieniło, jak po prostu został wybrany nowy zarząd i na czele nowego zarządu stanął Marian Grys. Wtedy to wszystko się, i szkolenie, w ogóle co się zmieniło, i kibice, i ten autobus, co powiedziałem, załatwili z PKS-u,
był przedzielony na w Unii, stał. To zupełnie się zmieniło. To na duży, duży plus. Co się okazało? Organizowali nawet wycieczki. Gryz, jak, no on był w końcu nauczycielem, ale niestety był bardzo dobrym menadżerem. I co robił? On sam nieraz, jak później, w trakcie późniejszym, jak byłem trenerem, on mówi, ja się na żużlu nie znam, ale ja muszę się otaczać ludźmi, którzy się na tym znają. To są jego słowa. A nie, że różnie to bywa. Nie zna się, ale decyduje, nie? A Gryz otwarcie mówił, on się nie wstydził tego. Mówi, ja się na tym nie znam. Ja mogę wszystko załatwiać, ja będę tu, ale decyzja i to muszą być fachowcy. I za to go wszyscy cenili. Kibice. Kibicom po prostu robili, załatwiał w PKS-ie dwa autobusy za jakąś tam małą sumę. Płacili tam za paliwo na to. Jechali razem z nami na zawody. Dwa autobusy, Jelcze, duże autobusy, jechały z nami na zawody. Także kibice żyli tym i dopingowali. I troszeczkę to wtedy się tak, no, zmieniło się bardzo na plus. Czy na meczach, czy w drużynie nawet. Był, żebym był dobrze zrozumiany, no dosłownie drużyna tworzyła rodzinę. Może raże w tym autobusie, ale w ogóle, czy w parkingu. Przecież były sytuacje, to co powiedziałem, myśmy, każdy miał jeden motocykl. Jak nawalał motocykl czy coś, to drugi już szybko, jeszcze nie było zmiany, to już podstawiał, bierz, jedź mój, biedź, byleś wygrał i tak dalej, czy tam dobrze pojechał, nie? To, i to, to jeden drugiego po prostu dopingował, że no ta drużyna chciała za wszelką, mimo tego, że myśmy naprawdę byli sprzętowo do tyłu, chcieli wygrać. Jeden drugiemu pomagał, podpowiadał. No i myśmy w tym byli po prostu wychowywani, że drużyna to jest atmosfera. Atmosfera to jest bardzo duży procent drużyny wyniku. No a to, co tu widzę z czasem teraz, nie mówię o samym Lesznie, to w tych drużynach to jest różnie. Każdy sobie, zagraniczni sobie i to się nazywa drużyna. To jest praktycznie, w dużej mierze to jest indywidualne. Zrobi punkty do kasy, jedzie do domu. To nie, brakuje tej więzi rodzinnej, że tak powiem, konkretnie drużyny. Ja pamiętam później, będąc trenerem, to myśmy po każdym meczu w poniedziałek, wszyscy, no fakt, że nie było obcokrajowców, bo nie było wtedy, a to nie żadne usprawiedliwienie, dalej później powiem, poniedziałek o godzinie 10 rano mieli, najpierw była pół godziny, tak, my teraz siedzimy przy kawce, analiza meczu. Wszyscy musieli być i razem z mechanikiem. Co było źle, co było dobrze, każdy musiał się wypowiedzieć. Młodzi tak samo słuchali, juniorzy. Aha, każdy mówi, a Zenek mówi, a dlaczego tam? No bo trochę za szybko tam pojechałem po zewnętrznej, jeszcze tam nie było przyczepności, to ten młody już słuchał, nie? Aha, na następnym meczu Zenek mówił, że za szybko tam pojechał i już to nie. I tym się po prostu jeden drugiego podbudowywał i tym się uczył tak samo, nie? No i po tej analizie meczu, tak powiem, bo tak to było nazwane, pół godziny, kawkę wypili, porozmawiali o sprzęcie, mechanicy tak samo, co tam teraz będziemy, czy tam przegląd, czy coś, temu, czy temu, do pracy. Poczyścili sprzęt, bo no to tam nie jest godzina, dwie i wtedy było po południu wolne, nie? Bo w poniedziałek nigdy nie było treningu raczej. I to było jakoś takie zlepienie tych zawodników, tej drużyny. No teraz słyszę, zresztą widać, mecz się skończy, no to każdy do kasy i za chwilę już nikogo nie ma. No ten jedzie do Szwecji, ten jedzie tu. Ja nieraz się pytam, a dlaczego nie robicie takiej troszeczkę, żeby porozmawiać, żeby coś jeden drugiemu i tak dalej. No bo ten jedzie tu, no ale mówię chwileczkę, no to jak Niki przykładowo pojechał,
No ale reszta jest. No ale on jedzie do Szwecji. Mówi, chwileczkę, myśmy jeździli 9 lat do Szwecji. I to musi być na promie dopiero wieczorem. Myśmy o 5 po południu wyjeżdżali stąd, żeby na prom zdążyć. To od rana do 5 to można przecież też trochę te pół godziny poświęcić sobie na takie... to na plus wychodzi każdemu zawodnikowi, moim zdaniem, nie? No to nie słyszałem odpowiedzi, no ale no, każdy robi jak uważa. Może to było dobre, może złe, no, nie moja ocena, nie? Przede wszystkim to, co powiedziałem, no, u nas może te warunki to też spowodowały, że, bo tak mówi się, jak jest biednie, to się szanują, nie? Żartuję, no ale taka jest prawda. No ale uważam, to trudno wyróżniać kogoś, to wszyscy raczej wspólnie coś młodemu się pomagało. Czy nawet motocykl pożyczali, czy coś. Jechał na, były przypadki, że nawet starszy jedzie młody, to weź no mój motocykl, bo ten twój tam jest niepewny, jak jedzie eliminacja, bo coś no, młodzieżowe. I na tej zasadzie, także to, co powiedziałem na wstępie, była rodzina. To była rodzina. Fakt, że to był sprzęt klubowy i tak dalej. Nie, to teraz, no to każdy ma prywatnie, nie? Ale mimo wszystko to była taka więź rodzinna, nie? A z obcymi, szczerze mówiąc, no to ja uważam z każdym raczej. Ja nie miałem, usiłowałem zawsze w każdym mieć kontakt dobry, czy z Edkiem, czy z Plechem do dziś. Sobie dzwonimy z Plechem, ale kontakt taki techniczny, że tak powiem, no to miałem, zaskoczę może wszystkie, z Jasiem Muchą. Święty pamięci, nie żyje, 2 lata. Z Jasiem Muchą, ponieważ Jasiu Mucha był też bardzo, kochał się mechanikiem samochodowym i kochał się, bo to trzeba lubić w takich właśnie nowinkach coś zrobić, przede wszystkim przy streetach, bo wtedy myśmy jeździli na streetach, to myśmy mieli streety opanowane z Jasiem do perfekcji, przerabiali nowy street, przyszedł, to myśmy jeszcze tam coś przerabiali, rozrządy i łańcuszki i tak dalej, bo to były defektowało na tym. I także myśmy z Jasiem współdziałali. To ja mu przesyłałem, załóżmy, jakiś detal, to on mnie, bo ja jedno robiłem, przypuśćmy drugie, myśmy to kompletowali i instalowali to do motocykla, do silnika i to było dużo, dużo sprawniejsze i lepsze. Także, no o dziwo, no obcy ze Śląska, ale naprawdę fajny chłopak i dużo myśmy wspólnego zrobili, czy tam jakąś elektronikę, coś, on miał tam możliwości takie. Pamiętam, myśmy na dwóch zaworówkach już próbowali zapłony elektroniczne, to co w tej chwili mają GM-y. No to nie na tej zasadzie, ale podobnie zupełnie, także no lepiej, lepsze to było, iskra dużo i tak dalej, sprawniejsze. No, no wtedy, teraz nie ma tych problemów, ponieważ chcę motoplan, no to dzwonię i przysyłają mi i mam. A wtedy trzeba było myśleć, aha, gdzie tutaj iść na jakąś politechnikę, gdzieby to zrobić. No ja się też miał dużo możliwości tam w Katowicach i tak dalej. Tak myśmy naprawdę dużo współpracowali właśnie z Jasiem. Oprócz tego, no z obcych zawodników, no to z Alosiem Norkiem myśmy bardzo dużo, z kolei nas zasilił, nie? W Lesznie, po tych kontuzjach wszystkich, to wtedy było co właśnie ten okres, gdzie, ile dobrze pamiętam, co Gryz objął klub, no to tak się stało, że ja przyjechałem, miał Wojciech złamany, z Beniu Jądel chyba złamał nogę, no i się okazało, że nie ma drużyny, nie ma kto jechać, nie ma stanu. No, śmiali się wszyscy i do dziś nieraz się śmiemy, że wiceprezes Andrzej Hanzewniak prześladowo pracował, bo mówi, coś na masz trzeba białego wyciągnąć, nie? Białą flagę, że się Unia poddaje, nie? No to w żartach, no ale tak to się wszystko zanosiło na to. No ale na drugi dzień przyszedł
chyba Rzepka i zawodniczy do szpitala mnie odwiedzić. No i że taka sytuacja. No to zmartwiony byłem, noc nie spałem prawie, no koniec, po Unii, nie? No ale przychodzę na drugi dzień i mówią, wiesz co, no coś tam się jest iskierka w tunelu, ponieważ jakiegoś nauczyciela zrobili prezesem, nie? Grysa. Jak się okazało, no to moim zdaniem najlepszy prezes w dziejach Unii. Takie moje zdanie mogą mieć inni inne. No ale on praktycznie postawił Unię na nogi. Postawił na szkolenie. Ja z kolei po krótkim czasie chciałem, nie chciałem, wysłał mnie na kurs. Musiałem objąć trenerkę, bo przede mną by Maryś spychała coś rok i coś tam nie tak, no bo do rodzinnych stron, wrócił do Opola, no ja zostałem sam. Także musiałem prowadzić i zespół seniorów i młodzieżowców, no ale Grys niestety miał takie jakieś silną mniemanie, że niestety trzeba młodych szkolić. I od tego się zaczęło. No niestety nie było to przyjemne, co chwilę byłem, co parę dni byłem na dywaniku. Jak tam z młodymi, jak z młodymi, nie? No i tak się zaczęło od Piotra Pawlickiego, Zenka Kasprzaka. No, szkolenie, bo to jest tańsze i mamy swoich wychowanków. I to ja to do dziś to samo twierdzę, że może być lider, ale reszta powinna być swoich miejscowych. Argumentuję tym, ponieważ już nieraz mówiłem, podpowiadałem prezesowi pół żartem. Mówię, kupicie Nikiego, to dobrze, Hancocka to dobrze, a kupicie trzeci garnitur, czy drugi, a ten Franek czy Janek będzie też drugim garniturem, ale na niego przyjdą kibice, bo szkoła przyjdzie, wioska czy miasto przyjdzie, ulica przyjdzie, a na tamtego jak pojedzie raz gorzej, już nie przyjdą, a wam chodzi o pieniążki, nie? No to jeden mi przyznał rację, drugi nie, no ale to już jest, mówię, nie moja sprawa, nie. Także uważam, że za Grysa było naprawdę poukładał wszystko. Przede wszystkim obowiązek mieliśmy, sprawdzaliśmy chłopaków, bo wtedy no niestety przez ten okres ja wyszkoliłem 28 licencji. Łabęcki, nie Łabęcki, Buśkiewicze, Felt, no to nie byli, to byli zawodnicy, którzy zdobywali też i mistrzostwa, wicemistrzostwa Polski, juniorów i seniorów. A oprócz tego, no to niestety trzeba było, Grys wymagał, że oprócz to jazdy, niestety musi nie zapominać o szkole. To też myśmy jeździli do szkoły, a jak tam idzie, interesowali się, żeby nie było tam jakieś bumelki i tak dalej. Pewne, że to jest trudno wszystko pogodzić, ale jak się chce, to się pogodzi, bo pewnie, że to jest odpowiedzialność, jest to wysiłek, ale ja wiem sam po sobie, Rafał w końcu nie liczy, co studia skończył, jest magistrem. W sumie w Polsce ilu jest? Trzech? Jako zawodnik. No więc także można to pogodzić. Na pewno jest to dużo wyrzeczeń i tak dalej, ale nadal to bym popierał. Pamiętam, skończyłem jazdę. Grys mówi na trenerkę. No tak, ale wtedy nie, teraz rzekomo już no też znowu wrócili do tego, kiedyś nie było tak. No to już z Jurkiem Kowalskim, no Jurek wcześniej właściwie, no to musieliśmy, skończyliśmy samochodówkę techniką, bo po kursie powiedzieli, musi być średnie wykształcenie. Nie było, Boże zmiłuj się. Ale dwa lata bodajże po, to ze mną jeszcze Koselski, Zombie chyba, myśmy zdawali, dwa lata po uzyskaniu uprawnień,
No ale to nie musi mieć już średniego, nie? No i to jakiś czas tak było, ale teraz znowu wiesz, że musi mieć średniego. No i niestety no, zawsze jest to, uważam, że dobrze. Także wracając do tego wątka, że jak się chce, to można dużo zrobić. Pewnie to jest pewne wyrzeczenia i tak dalej. Ale kosztem jakiś można coś działać. No był, no wiadomo, no to chłopaki niektórzy lubili tam pożartować, powygłupiać się. No pewnie no wszystko powinno być w jakichś granicach, nie? Ale były takie przypadki, że kupa śmiechu i czy z kierownikiem, czy z zawodnikiem i no różnie to bywało. Ale zawsze myśmy bazowali na tym, że to musi być w miarę, bo może być kawał zrobiony, ale w ramach, żeby nie, coś nie uszkodzić, czy tam jakimś kosztem. Nie? No co tam było, no takie mieli, kiedyś to była taka fama, że jak jechaliśmy do Rzeszowa, już jeździliśmy samochodami, dwie Warszawy, pięć osób, przyczepki z tyłu, cztery motocykle na jednej, na drugiej, no bo ośmiu zawodników, no to co robili? Na przykład robili to, że robiliśmy, otworzył prawe okno, szybę, no a wiadomo, krakowskie, rzeszowskie, no tam jeszcze jeździli konikami, nie, po tych, no to myśmy po prostu podjeżdżali blisko samochodem i wystarczyło, że tylko rękę wyjął, bo ja miał z prawej strony bat do konia, na konia, no to ten bat się samo winął rękę, nie, i pojechał z nami ten bat. A ten kurczę. No to tam czasem myśmy z trzy baty przywieźli do klubu wieczorem, nie? Tylko było jedynie to, że nieraz mówię, słuchajcie, jak teraz będzie przejazd kolejowy zamknięty, to ten dojedzie bez tego bata tutaj. A to, a, fajnie było, niektórzy mieli tam pomysły niesamowite. No, najlepszy pomysł, znaczy ze Zbychem. Było też, jak potrafił się tam pożartować. No i doszliśmy do wniosku, że Jurek był taki pedancik raczej, Kowalski. No i wzięliśmy, już miał do biegu prawie wyjeżdżać. No myśmy w międzyczasie szybko, jak się wszedł ubierać, szybko przekręciliśmy mu dzwonek od rowera na lewą stronę, nie? Taki dzin, dzin, ręczny dzwonek. No i tak siedzimy, patrzymy, nie? Jurek przychodzi, wsiada i wsiada z motocykla i nie chce jechać, nie? Rzepka mówi, Jurek, co jest? No dzwonek mi tu przekręcili, nie? I no to nie mówimy, się obraźnie. Ja mówię, Jurek, nie przejmuj się, ja przegra start, zrobić dzin, dzin, ci pojadą w prawo, a ty pojedziesz po lewym, nie? Żartowaliśmy. Nie, on nie pojedzie. I w końcu prawie zielone światło, by nie zdążył, bo te trzy minuty. Waliński się przyszedł, chłopu, używa ten dzwonek. Jurek wsiadł, pojechał, wygrał bieg jeszcze. I to tak wspominaliśmy, śmiali się. On potem się sam śmiał, no ale musiało być wesoło. Trochę rozładowali stresu. Szczerze mówiąc, za dużo tam czasu nie było na to, bo nie każdy zajęty, to. Wszystko napięte, zegarkiem w ręku, no ale po meczu czasem się wygłupiali chłopaki, różnie. Przyjechał tam na stadion listonosz, postawił rower pod ścianą, a chłopaki wzięli tawot i posmarowali mu tak z dołu tę rączkę kierownicy. A młody chłopak z tym, co, no wsiada, chwycił, i to tu mu wyszło, jak chwycił. Przyszedł, kto to mi zrobi? To? No ale też to przyjął jako żarty. Bo myśmy jeździli do Austrii, tam myśmy mieli kontakt z Besslerem,
który w latach 50 ileś tam jeździł w Lesznie troszkę, 2-3 sezony chyba, tak na takim szkoleniu. No i wracając z Austrii, Zbigniew Jungner i myśmy go na autostradzie podjechał, bo motocyklami staliśmy. No i gadu i zaczął się kontakt, mówić, bo on tu w Lesznie jeździł i tak dalej. No wyszedł Rzepka, bo Rzepka perfektną po niemiecku, kierownik. Dogadali się i za miesiąc przyjechał tu i załatwili tak, że myśmy tak umowę jakąś tam spisali. To co roku tam na jeden, dwa mecze myśmy jechali do Austrii. No a że tam były po prostu tory inne, o to chodziło, że tory inne i tak dalej. No to młode chłopaki, nie byliśmy tam jacyś stary, zaawansowani, wielce rutyniarze, no to takie, to było częściowo szkoleniowe, no ale w tej Austrii to myśmy tak tam górowali nad tamtymi zawodnikami, nie? No on się cieszył, bo jak przyjechała Unia, to miał tam 2000 publiczności, a jak nie przyjechała Unia, to miał tam 500, nie? No to już miał kasę, nie? Także obopólne zadowolenie, nie? No to myśmy zamiast dietki, no to kupiło się oponę, bo tam już były opony i tak dalej, to w to wchodziło, to nie było zysku, to trzeba, no myśmy tak przynajmniej robili, to kupowaliśmy za to jakieś dumlopkę i już wiedziałem, że dwa mecze pojadę na nie, nie? Dużo lepiej, nie? Tak to było. Także, no a z Grysem, chciałem mówić, no z Grysem były przypadki, że Grys jechał swoim samochodem, żeby już tak ciasto, no to byłem trochę nie fair, bo ja osobiście, bo przyznam się, jak jechaliśmy z przyczepkami, no Grys jako kierowca, bo swoją Warszawą jechał, no to jak w Wiedniu, no to praktycznie przyczepką trzeba troszkę umieć jechać, zwłaszcza cofać. No to ja byłem taki nie fair, że dowcipny, że wjeżdżałem w jakieś tam małe, żeby jak najbliżej, małe uliczki, a Grys wychodzi i mówi, gdzie ty mnie tu wprowadziłeś? Ja mówię, no bo tu najbliżej mam do hotelu, nie? Ale jak ja wyjadę, nie? No bo, no mówię, ja nie chwalę się, nie miałem problemu, ale on ten biedak, co on tam, no to zaczął się męczyć, mówię, no dobra, jest, dobra, chodź tutaj, mówię, wycofaj mi i wyjedź tam, bo tak, mówię, dobra, prezesie, kawa będzie i zaraz robimy. W żartach, nie? I tak było, no tak z ciekawości, ja bardzo dobrze wspominam, bardzo dobry prezes, oczywiście konkretny facet, wiedział czego chce, nie był tam jakiś filozofem, tylko no, żył sportem. Przede wszystkim, to co zawsze powtarzam, on tego sportu troszeczkę spróbował. Był lekkoatletą i tak dalej. To on już wiedział, że niestety to nie wszystko. To trzeba coś z siebie, to trzeba czuć, nie? Tak jak słyszałem tu kiedyś, może to śmieszne, ale nie powiem kto. Ktoś mówi, no bo u mnie kombajnista zarabia mniej jak zawodnik, nie? No, ja mówię, jaki problem? Kombajnista na motocykl, a żulowca na kombajn, to jeszcze pojedzie, ale ten nie wiem, czy pojedzie. Żartem, no tak, taka prawda, no bo... Nie? Mówię, że kurwa nie. No. No czasem trzeba pożartować, no ale to był fakt, no także... Memoriał Smoczyka w Lesznie to było święto. Memoriał to było święto w Lesznie. Przede wszystkim organizacyjnie. Dzień wcześniej był Capszczyk na rynku. Rano wszyscy się zjeżdżali, co kto miał, czy samochód, czy motocykl, jechało się na cmentarz, pod ratuszem zbiórka, jechaliśmy na cmentarz, składali kwiaty, to wszystko, z powrotem i na
czy na obiad, czy na kawę i były zawody. Także było to uroczyście. Nawet do tego, że policja stała na skrzyżowaniach, dyrygowałam, bo jedzie kolumna na cmentarz. Tak, z ciekawości. No w tej chwili to wszystko zanika jakoś organizacyjnie. To nie kosztuje nic. To naprawdę to nie kosztuje, tylko zorganizować. Święty pamięci Wojciechowski był taki kierownikiem parkingu, był zawodów czasem z Wilkowic, nie żyje. On to przed memoriałem oblatał wszystko. On potrafił motocykl przywieźć wszystko ze stadionu, wstawił w okno na rynku, że kto szedł, aha, oj, chyba memoriał będzie, bo motocykl stoi, nie, w niedzielę. Nagrody poukładali, no bo kiedyś nie jeździło się, tam dostał jakąś saszetkę, aktówkę, to była nagroda, nie, czy tam jakiś aparacik, nie. Ale już ludzie wiedzieli, że coś się dzieje, to jest memoriał chyba, bo motocykl stoi w oknie wystawowym na rynku, nie. No tak było i to było fajne. Przede wszystkim nagrody i ta otoczka tych zawodów ciekawa była i tak dalej. No a jeśli chodzi o wygraną, no akurat 3 razy wygrałem memoriał. Było to ciężko, bo zawsze mówiliśmy, nie tylko, no w ogóle się mówi, że memoriał to był rewanż za Mistrzostwa Polski. Za indywidualne Mistrzostwa Polski. Że, bo memoriał był zawsze na koniec sezonu i to już było zamknięcie sezonu. Memoriał. No teraz to jakoś tak nie wypala z tymi terminami, no różnie to bywa. Ale tak to się, bo Mistrzostwa Polski, indywidualne Mistrzostwa Polski zawsze były, kiedyś było święto 22 lipca. I zawsze był finał 22 lipca święto. Zawsze, to już była żelazna data. 22 lipca był zawsze finał Mistrzostw Polski. A z kolei memoriał był właśnie we wrześniu, ostatnia impreza memoriałowa. We wrześniu i wtedy już się zamykało, wszystko czyściło i było po sezonie. Także, no, ten memoriał jakoś, no fakt, że miałem trochę pecha też, bo miałem 3 razy, ale nie potrafiłem, żeby jednym za drugim. Tylko miałem jedną przerwę. Przypadek taki, no ale trudno, tak bym miał na własność, ale tak mam po prostu 3, ale nie kolejne, nie. No, ostatni, najbardziej mnie ucieszył ostatni memoriał w 76 roku, co wygrałem. A, i wtedy już na moim motocyklu, ale poprzedni memoriał wygrałem właśnie na pożyczonym motocyklu, który pożyczałem na baraże od kolegi z Gniezna. To wtedy też wygrałem memoriał, ale nie na swoim motocyklu, bo a później już było trochę lepiej, także ten ostatni w 76 już na moim sprzęcie wygrałem. Z tym, że ten rok to był taki akurat jakiś no bardzo udany, bo zrobiłem wtedy mistrza, wygrałem memoriał, no i Rafał się urodził. Także tak to wszystko się zakończyło, cały sezon. On w grudniu się urodził, także było zakończenie sezonu szczerze. Z bonusem. No.